Joszynko! Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. A z tej strony Skorpio, to jest już kolejny odcinek z gry Grand Theft Auto 4. O, wypad z domu, Niko. Bo ci coś zaraz skopię. I na misję. O, teraz. Dobra, mamy tu furę. No, nie najlepszą, ale zawsze fura jest. Jakie misje? Aha, dobrze, to już chyba mniej więcej wiem, gdzie jechać. Myślę, że lagi będą atakować. A, atakujcie sobie. I tak ja to skończę. Postaram się nagrać dość dużo zapasowych odcinków z GTA 4, żeby po prostu mieć je za sobą. Bo ja za długo się już z tą grą ciągnę. Jak ty jedziesz, Niko? Boże. Kurde, jeździć w ogóle nie umiesz. Ja pierdzielę. Co ty robisz? Co ty, Niko, robisz? Muszę mieć blisko stoper, żebym ja widział, jaki mam czas przy nagrywaniu. No i sorry, że tak rzadko puszczam GTA 4, praktycznie raz w tygodniu, jak nie więcej, wiadomo dlaczego, ale no tak jest i nic nie poradzę na to. Dobrze w ogóle pojechałem, bo mam wrażenie, że zboczyłem kompletnie z drogi, ale dobra, mniejsza o to, jedźże dalej i nie sprawiaj mi tu żadnych problemów. Dobra, zaraz będziemy na miejscu. Ale coś czuję, że chyba jednak zboczyłem zbytnio z drogi. Aha, dobra. No to myślę, że zboczyłem z tej drogi. Suwaj się, sprzątaczko. Nikt ci tu... O, o, gołąbczek! Gołąbek, zabić trzeba gołąbka. Może nie z rakietnicy, no chyba oszalałeś, Niko. O-o. Kto we mnie tam strzela? O, dobra, chociaż ptaszka zabiłem. O, lol, kto się tam ładnie wydziera? Kurde. Ja nikomu tu nic, żadnej krzywdy nie zrobiłem. O-o. Nikuś. Ty lepiej ty wiesz, co masz robić. Dobra, trzeba to staranować. No staranuj to. Nie umiesz tego staranować. Żal subnormalnie, Niko. Niko! Jak się nie ogarniesz, nie uspokoisz, to ci nie wiem, co zrobię. O Boże, Niko. Ty potrafisz człowieka doprowadzić do ruiny. Czekaj, no. What the fuck? Co z tym kontenerem się dzieje? Przepraszam bardzo. Jakie bugi. Kurczę. Ja się stąd kiedyś wydostanę? Wydostałem się, dobrze. Jedziemy na misję, zanim mi się auto kompletnie rozdymi. W trzy dupy. Kompletnie. Dobra, Niko, ewakuacja. Niko, ewakuacja. Szybka ewakuacja. Bo wiesz, jak to się dla ciebie skończy. Dobra, teraz. Co ty, Niko, robisz? Jaka ty jesteś łajza? Boże, dobra. Tobie cokolwiek, kurczę, dać. Albo nie wiem, zrobić, to ty spieprz. O, tam widzę samochód. Sobie go ukradnę. No, a powiem wam, że nawet fajnie wyglądam w tym widzianku. Nie najgorzej. Trochę jak Albańczyk, ale dobra, w dupie to mam. O! Skopa tak ładnie zasunął. Odpalaj to! Dobrze. Jedziemy w końcu na misję. Pan Niko się trochę poguzdrał. Zabił ptaka. Zadowolony z życia. I jedziemy na misję. Dobra, mamy już misję przed sobą. No i dobra, zrobimy jedną, może dwie misje. Nie wiem, jak przypadnie na 30-minutowy odcinek. Dobra, w dupie mam to, że mam przód zniszczony.
Biegnij, że to. Co proszę? No, w dupie cię mamy. Ridiculous. I'm a grown man walking around like a chump. I'm sorry about this. Hey, no problem. So you're a friend of Ray's? A friend? Oh, I do some work for him. Oh, you need a friend. I don't understand. Whatever you say. He's a slime ball, but he pays. Sure, pal, sure. Listen to me. The thing about Ray is, he's a good earner. He talks a lot of shit, but he's a good earner. I mean, he's a rat doing an impression of a man. That's pretty good. Phil! Phil! What? What do you want? Mr. Boss, said you gotta head down to docks. Emergency. Said you'd understand. Ah, oh, shit, it's 3 days early. Man on the meal, what am I gonna do? What's the problem? Nico. Tak, wiem, pomogę ci. No i super, już mam misję od ręki. Wbijaj tam. Ciężarówka czeka, super. No to jedziemy do tej ciężarówki. Potem na nią wsiądziemy. I ciekawe co dalej. I jedziemy 200 na godzinę. W dupie mam policję. Szybko tam zajedziemy, myślę, bez żadnych problemów. Ups, coś dupnąłem, ale to już mniejszy problem. Dobra, jedziemy skrótem. W dupie mam GPS-a. Czekaj, co tam jest? O, kolejny gołąbek. Czekaj, zanim w ogóle coś zrobimy, to ja zabiję kolejnego gołąbka. Daj mi to zrobić. Daj mi tą frajdę. No. Kurde, dzisiaj nieźle jadę z gołąbkami. A da ciebie zaraz tam rozjadę. O, masz. No kurde, Niko, drzewa by ci się tak chciało jechać. Masz gołąbki zabijać, a nie drzewa. Dobra. Przynajmniej zrobiłem sobie frajdę z tego, że zabiłem kolejnego gołębia. 360. Nie, normalnie fajnie. Wszystko fajnie. Ale do czasu. Dobra. Banalnie. Tak, dzieci banał. Dobra, mamy ciężarówkę. Okej. Wsiadamy, wbijamy tam. Stocznia na Charge Isle. Okej. Tylko ostrożnie, nie jedź te... No właśnie, na co to? Some of my boys stole it from the Enchilada. It's the one the Russians are expecting to come pick up the sink. We should be able to turn up and have them load it up for us. Then we drive away, no questions asked. I don't know if anyone would give away a load of coke without asking any questions. Even the Russian coke runners ain't that stupid. Yeah, no, sure, pewnie. This is just plan A. It's the one Jimmy P worked out. Pegorino. You already know it ain't gonna work. Pegorino. Dobra, już wiem kto to. Nie więcej. Chwileczkę, podgłoście sobie lekko. Dobra. Ło, myślałem, że walnę. Ale nie. To dobrze. No i coś pieprzą jak zwykle. I've been around long enough to know that there are some things that we don't have a choice about.
But there's other times where you got to look at something and make a decision for yourself. I can't follow every order I'm given. Yeah, well, maybe you're right. Maybe you. Dobra, idziemy bez pitolenia. Aha, czyli musimy znowu tam jechać. Kurde, ale mi się nie chce. Ale no trzeba jechać z tym ładunkiem koki. Dobra, spokojnie minęliśmy samochód. Teraz trzeba mijać kolejne. Dobra, teraz mamy problem. Trzeba zrobić manewr. O, spokojnie. Udało się. Kolejny manewr. Wykonany, dobrze. Świetnie, teraz trzeba będzie odczekać chwilę i zapłacić za przejazd. Okej, dobrze. Teraz tutaj. No spoko. Teraz trzeba tylko spokojnie, wolno jechać. Byleby nic nie dupnąć. I będzie dobrze. Okej. Dziwną drogą jedziemy, ale nic na to nie poradzę. Okej, dobrze. Nie no, fajnie, już tu zajechaliśmy. Suń się. Już musiałem walnąć w coś, ale przynajmniej zajechaliśmy bezpiecznie i bez problemu. Co? Nie, ja mam tu się męczyć. Nie, wy chyba sobie jaja robicie. Vice City? Wow. O kurde. Pełno ruskich. Aha, dobra. O kurde. Hey, buddy, we're here to pick up the shipment. I don't speak English. Fuck off. Hey, amigo, let's make this easy. I just want to give the stuff to my boss and go home. I don't let anyone in here until I get the word. There's something wrong about you. Get out of the truck real slow. Nico, looks like we're gonna have to do this the old-fashioned way. Shoot these cops. Dobrze, dobrze. Dobrze. Wow. Widać, że to jakieś nieogarnięte pały. Trzeba je powybijać. Dobra. No dobrze, będę cię osłaniał, tylko ogarnij dupę. Może kałacha wezmę, z kałacha, o. Kurde, tam z góry też nawalają. I to całkiem ostro. Czekaj. Z kałacha. Dobrze. Gdzie jeszcze? Muszę się tu rozglądać. Dobrze. Dobra, gdzie jeszcze? Ciul! Ale obrywam. Dobra, potrzebuję apteczki, nie wiem czy wyrobię. Okej, padł. Gdzie jeszcze? Wszędzie słyszę jeszcze te strzały. I to mnie martwi. Fuck. Fuck. No tam na górze jeszcze.
Tam. Dobra. Tu już nic nie słychać. O, kamizelka. Dobrze. Bardzo dobrze. A jakaś apteczka też by się przydała. Może tu się znajdzie. No, przechodź przez te beczki. Nie skacz mi tak. Bo to ci w niczym nie pomoże, tylko nawalaj. Szarżuj, nawalaj. A będzie dobrze. Dojść do łódki z kokainą, dobra. Łódź z kokainą. Bierzemy się do roboty. Kolejna kamizelka. Nie mogę jej wziąć, a jakaś apteczka. Nikuś, nie do wody. Dobra, ale jak już tak wolisz. A jakaś apteczka, należałaby mi się jakaś apteczka za to. Ale czekajcie, dobra. Mamy łódkę. Wsiadajże, Niko. Dobra, do doków. Pewnie. Było blisko, abym zginął. Dlatego mam farta, że przeżyłem. Ale płyniemy. Płyniemy bez takich kitów. Ale może trochę wolniej. A ten mógłby też jakoś, nie wiem, przyspieszyć. Oj. Nie. Dobra. Hey, Phil! That's got to be the last of them. Dobra, nie żyją. Okej. Okay. Płyniemy za nimi. Ruscy dostali za swoje. I myślę, że już więcej nie będą tutaj prowokować nas. Tak myślę przynajmniej. Gdzie wy kurde do diaska płyniemy? Na jakąś wyspę bezludną? No bo tak trochę dziwnie tu jest, ale dobra. Nie wnikam w to. Aha, i informuję was, że będzie nowe intro. Tamtego już nie ma. Wypieprzyłem go w cholerę. I będę korzystał z nowego. Oczywiście z tego konkursowego, który zajął pierwsze miejsce. Więc od dzisiaj, nieważne czy to będzie Gothic, czy GTA 4, czy to jakaś jeszcze inna seria, będę korzystał z tamtego intra. Tylko proszę mi tu nie kopiować, bo będę groził tym prawami autorskimi. Chociaż z tamtym intrem no byłem głupi, no bo to jest darmowe intro, więc niepotrzebnie się tak jakby lekko spinałem na tego kolesia, który sobie ściągnął, a ja powiedziałem, że po prostu zrył z mojego intra, bo to jest darmowe. A jak jest darmowe, no to kurczę. O dobra, zejdź na molo. To jak jest darmowe, to znaczy, że każdy sobie może ściągnąć. No, po prostu, no, ja oczywiście nie słucham siebie, tylko pierdół innych ludzi. No i tak to się potem kończy, że potem to samo piszę. I za to tamtego użytkownika przepraszam, nie będę go wymieniał, ale po prostu, żebym już z tego sumienia zdjął to. A spoko. Spoko, spoko. Nara. Nara, nara. No zostawiacie mnie tu. Dzięki, no. Co za noby. Dobrze. Ja bym jeszcze jakąś jedną misję wykonał. Muszę robić dłuższe teraz te odcinki jednak. Dajcie mi jakiś kurczę pojazd. Byle co, jakieś gówno. Ale żeby jeździło. Dobra, jakiś pojazd muszę dostać. Biegnij ile sił, Niko. Aha, dobra. Widać, że już Niko sapie.
O, dobra. Jak ukradnę taksówkę. Albo nie, wezmę sobie ten pojazd. Dawaj pojazda. Człowieku, jak ty jedziesz? Dobra, gdzie byśmy jeszcze tak pojechali? Jesteśmy tam, to możemy jechać do PB. Dobra, to do PB. W dupie mam to, ile będzie trwał odcinek. Bylebym pojechał i zrobił misję. Najwyżej będzie trwało około 30 minut ten odcinek z GTA 5. 5, kurde. Już mi się pieprzą części. Chciałem powiedzieć GTA 4, ale dobra. Też tam różnica wielka. Tak. Będzie najwyżej trwał dłużej ten odcinek z GTA 4. Okej. Zrobiliśmy sobie fajnego drifta. Ale jedziemy dalej. Nie wolno nam się obijać. A gdzie jest ta litera J? J, J-ka. A, no to jedziemy do Jimmy'ego Pegorino. Dobra, niech będzie. Może u niego będzie jakaś fajna misja. To sobie zrobimy. Na luzie. I wtedy zakończymy odcinek. O, w pizdę, jeżo. Jakżeś dupnął. Dobra, chociaż ważne, że nie w glinę, bo bym miał przesrane. Już wolałem się poobijać. No, to jest gliniarz, którego nie chcę rozjeżdżać. Dobra, jedziemy do Jimmy'ego Pegorino. Dam jeszcze jakąś misję i zakończymy odcineczek. Fajnym jeepem se jeżdżę. Drzwi rozebrałem! Yeah! Super, super. Oby tak dalej, Niko, a naprawdę nic ci nie zostanie z twojego pojazdu. Znowu coś wybiłem pewnie. Zakładam, tak. Dobra. Drift kolejny. I za chwilę będziemy u Pegorino. Już jesteśmy właściwie u Pegorino. Dobra. Niko! Naprawdę, ogarnij. Pomyliły ci się chyba budynki. I włączyłem jeszcze alarm na dodatek. Patrzę na czas, bo może jednak nie powinienem robić misji. Ale walić to. Co? But I ain't going quiet, Mr. Pegorino. I don't know what you're talking about. I came as quickly as I could. Fucking Anthony! What about Anthony? He was wearing a fucking wire! Uh-huh. That is a problem. My personal bodyguard wearing a wire! I raised that kid like he was my own. I beat him like he was my own son. When my son killed himself, Anthony became oh, my kurde. Son. Now this... The world is a cunt! Where is Anthony? I heard he's wearing a wire. So I freak out. I call him up. He's such a moron, he has his cell phone on. So we speak. After he's gone states, of course. I mean, Jesus. What a chump! He freaks out on the phone. And I put the fear of God in him. No szybciej, streszczaj się. Then he has a goddamn heart attack on oh, the phone. Kurde. I'm thinking problem solved. He's dying right in front of my ears. But the asshole lived, and now he's in the Leftwood Hospital under heavy guard. Okay, okay. Of course he's got you on the fucking tape too. Of course. So you'll do this for me. So you want me to talk to him? I want you to whack him. And after that, I want you to kill all the other rats I surround myself Dobra. With. Okay, don't worry. Świetnie. Czyli pewnie mamy jakąś łatwą misję do zrobienia. Nie no, ja teraz się już po prostu zdenerwowałem. Nie wiem ile razy to jeszcze będę powtarzać. Ale myślę, że teraz mi się powiedzie. Dobra, do widzenia. Do widzenia. Dziękuję.
Nie jestem twoim bossem. Mhm. No, zapraszam. Nie ma. Ha, co wy myślicie, że mnie zabijecie? Powodzenia. Chylę czoła. Kurde, jakbym granata miał, to bym zarzucił i zdjął ten paka. Nikt mi tu nie wst... O, shit, wstaje. Nie ma. Pewnie tu więcej glin przyjdzie, założę się. On zdechnął, a my cię musimy zdjąć. Proste. Dobra, przygotuję kałacha. No, szkła nie przestrzeli, jakie gówno. O kurde. No, nie radzę. Mówię i powtarzam. Ja nie mogę. Ilu jeszcze tu gliniarzy chce zginąć? Szaleńcy. No może najpierw powyżynamy to wszystko. Chciałbyś. Nie ma wstawania. No zapraszam. Kurde, ile tego gówna ja wybiłem. Dobra. Spokojnie. Idziemy bez problemu. Z bronią w ręku. O kurde, jaka szarża. Człeku, na co było tak się pchać? Dobra. Wyjdziemy stąd zaraz. Wezmę apteczkę i spieprzam. Dobra, pusto tu jest. Next time, don't mess with me. Dobra. Kurde, idą tu. O kurde. Ty, jeszcze śmiał strzelić. Dobra, uciekaj mi. O kurde. Teraz uciekniesz im. I ja to rozumiem. Kurde, uciekaj, zwiewaj. Cokolwiek, bylebyś mi tu... Nie wiem. Bylebyś mi znowu nie zrobił jakiegoś wypadku. Oh yeah, gliną już uciekliśmy, a my mamy po prostu wolność. To. Oh yeah. Dobra, zakończymy już odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie długiego odcinka. Mordowałem się trochę z tą misją. Jeszcze odsłuchamy telefonu. I don't think you will be seeing Anthony on the witness stand. I better not be seeing you up there either. Or anybody else I know for that matter. Fucking fed. Dobra,
Dzięki wielkie za obejrzenie odcinka. Myślę, że wam się spodobał. Nie zapomnijcie mu ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się. Na razie.